Cześć, zapraszam na recenzję odkurzacza Samsung SC6360. Wraz z odkurzaczem otrzymujemy końcówkę 3-Way Brush, szczotkę Turbo Power Plus, szczotkę do parkietów, szczotkę do mebli i do kurzu, dodatkowy worek oraz wymienne nakładki do szczotki do parkietów. Szczotka do parkietu bardziej odświeża podłogę niż faktycznie czyści. Od spodu znajdują się dwie nakładki. Zwilżone nakładki zaczepiamy równo na rzepy, tak aby podczas pracy mogły się swobodnie obracać. Po skończeniu należy je delikatnie wyczyścić wodą z mydłem. Szczotka Power Turbo Plus przeznaczona jest specjalnie do czyszczenia dywanów z sierści bądź włókien. Sprawdza się niestety dość kiepsko, ponieważ wkręcająca się psia sierść w szczotkę obrotową blokuje ją i trzeba często ją czyścić. Z końcówki do mebli możemy szybko zrobić szczotkę do kurzu. Wystarczy wysunąć szczotkę, zablokować i gotowe. Na górze odkurzacza Samsung SC6360 znajdują się dwa przyciski: włącznik-wyłącznik oraz przycisk do zwijania kabla. Jest tu także sporych rozmiarów wyświetlacz. Kabel jest naprawdę bardzo długi. Możemy go rozwinąć na aż 7 metrów. Nie posiada on niestety oznaczeń, które informowałyby nas o tym, że więcej kabla już nie rozwiniemy. Z tyłu odkurzacza znajduje się uchwyt, o który możemy zaczepić rurę. Są tu również dwie nóżki, na których odkurzacz możemy postawić. Samsung SC6360 wyposażony jest w dwa filtry HEPA H13. Jeden znajduje się przy wylocie. Dostęp do niego jest naprawdę bardzo prosty. Drugi filtr znajduje się przy wlocie powietrza do odkurzacza. Znajdziemy tu również worek na zanieczyszczenia. Wymiana worka oraz filtra nie przysparza żadnych problemów. Wystarczy wyjąć obie rzeczy, wyczyścić i wsadzić z powrotem. Rączka do przenoszenia umiejscowiona jest z przodu. Niestety, przenoszenie odkurzacza nie jest zbyt wygodne. Rura odkurzacza jest teleskopowa. Możemy więc ją łatwo dostosowywać do własnych potrzeb. Przy rurze znajduje się rączka. Na rączce tej znajdziemy przyciski funkcyjne: włącznik, wyłącznik oraz przyciski do regulacji mocy.